Wywiad dla kanału Bramkarskiego, Tomek Roski z tej strony, ze mną pan Krzysztof Pyszkaty, witam. Witam was wszystkich, bramkarzy, tutaj dla kanału. Życzę wszystkim wszystkiego dobrego. Panie Krzysiu, bardzo dziękuję za znalezienie czasu dla nas. Nie było problemu ze znalezieniem czasu, także miło mi też uczestniczyć w tym spotkaniu. Dobra, przejdźmy do konkretów, do pytań, które przygotowałem na dziś. Pana kariera bramkarska zaczęła się bardzo szybko, znaczy zawodowa, bo w wieku 18 lat. Pytanie, czy od razu, kiedy zaczął pan grać w piłkę, to była bramka, czy inne pozycje też były obskoczone? Na pewno jak byłem w takim wieku mało lata, to chciałem strzelać bramki, jak wszyscy chyba. No ale stwierdziłem, że nie chce mi się biegać i w końcu stanąłem na bramce i no i w miarę mi to wychodziło. Trener WF-u, który był trenerem tam w drużynie Podkarpacia Pustynia, zapytał mnie, czy chciałbym być bramkarzem drużyny, no i żebym przyjechał na mecz. No i pojechałem na mecz i okazało się, że trener trampkarzy w tym momencie był zadowolony z mojej postawy i chciał, żebym został już w tej drużynie, także i tak się potoczyło mój start, tak zwany, w piłce, tak zaczynałem. Czyli bezboleśnie, można powiedzieć. A sama kariera długa, bo według portalu 90 minut to 22 lata, 18 klubów tam jest wyliczone, ale już wiemy, że jest ich trochę więcej. Mam listę, ale mogę wymienić jak trzeba. No i pytanie, skąd motywacja do tak długiej gry, zapał, czy to, nie wiem, pasja, czy coś innego? Nie, no przede wszystkim kontuzje mi omijały, także miałem jedną poważną kontuzję tutaj, jak grałem w Śląsku Wrocław, gdzie złapałem kontuzję kolana i na początku grałem praktycznie pół roku z tym na zastrzykach. W końcu po rundzie jesiennej zrobiłem operację i sobie wyleczyłem, także uważam ten okres taki za słaby i tutaj w tym momencie, bo nigdy nie miałem kontuzji jakiejś, nie wiedziałem jak się zachować po prostu, bo mogłem postawić na to, żeby od razu mi zrobiono ten zabieg. No i bym był zdrowy na drugą część rundy jesiennej, a tak to męczyłem się całą rundę i nie sprawiało mi to jakiegoś komfortu grania, także tutaj troszeczkę mówię, zawaliłem ze swojej strony. Jasne, a wywołał pan Śląsk Wrocław trochę szybciej niż planowałem. W tym Śląsku spotkał pan m.in. trenera Wójcika. Takiej reakcji się spodziewałem. Był też Grzegorz Szamoturski, który gdzieś w swojej książce wspomniał o panu, że bardzo solidny bramkarz. Jak on to określił, żebym nie przekręcił, była chyba solidna bramkarska robota na trzy. Cytuję, więc pytanie, jak pan wspomina zarówno trenera Wójcika, jak i Szamo? Powiem tak, że wspominam bardzo dobrze. Z tego względu, że w tym momencie, jak był trener Wójcik, dyrektor Wójcik, później trener, było poukładane w klubie. Pieniądze były wypłacane na czas praktycznie i także w tym momencie był fajny okres. Później, no mówię, no z Grzesiem Szamoturskim też wspominam miło, tylko był jeden moment, w którym trener Władysław Łach powiedział, bo Grzesiek ma wtedy kontuzję i ja broniłem, i powiedział, że ja jestem dla niego numer jeden, i była sytuacja tego typu, że Grzesiek się trochę zagotował, nie? Zdenerwował i no i po prostu no relacje były między nami dobre, bardzo dobre wręcz, uważam, tylko że no tam ta sytuacja miała jakiś tam lekki wpływ może na to, że później się troszeczkę zepsuło. Sytuację znam opisaną przez Szamo w jego książce, jak mniej więcej wyglądała. No tam, więc ja też widziałem ten skrót, że tam ja ręczniki miałem nosić za niego, jak on przychodził, ale to
to myślę, że to ten pan, który to pisał, pan Stanowski, troszeczkę sobie dorzucił do tego, do ognia, tak jakby. No, myślę, że mogło tak być, książka miała się sprzedawać, bo sprzedawała się bardzo dobrze z tego, co kojarzę. No na tym to polega, no także ja uważam, że trochę jakiegoś tam śmiechu może być, no nie? A tak jeszcze pytając o Szamo, to treningi z nim, współpraca jako, no już pomijając rywalizację, tak jak kolega bramkarz, który jeden drugiemu pomaga, czy też nie, przepraszam, pomaga. Normalny człowiek, czy bo przyszedł, był, miał status gwiazdy, jakby nie patrzeć w Lidze Polskiej, po tym co zrobił w Legii, później te jego wyjazdy zagraniczne, no pokazywał, no przynajmniej ja go tak odbierałem, że to był jednak ktoś na tą ligę taki absolutnie gwiazdorski. Powiem tak, nie, bardzo dobry kolega, naprawdę super kolega, pomagał we wszystkim, można było wiele się nauczyć od niego, przede wszystkim jego temperamentu takiego, że coś tam nie wychodziło, to zawsze to było tak, że z takim jakimś energicznymi okrzykami, także można było się nauczyć. Umiejętności bramkarskie bardzo duże, naprawdę dziwiło mnie to, że nie zakończyły się reprezentacją Polski i więcej meczach, więcej, że nie rozegrał więcej meczy, także. Ale tak jak mówię, dobry kolega, bardzo, no mówię, podpowiadał jak przyszedł. Wiadomo, że ja się z tym liczyłem, że on będzie numerem jeden, jeżeli przyszedł do Śląska i zdawałem sobie z tego sprawę. Tylko, że no, później nastąpiła taka sytuacja, jaka nastąpiła, co już mówiłem wcześniej, że korzystałem z jego kontuzji i wskoczyłem. Myślę, że broniłem w miarę dobrze i później nastąpił ten problem taki. Lekki uważam, nie? Z mojej strony to nie był problem, ale z innego. No jasne, no sam Szamo w książce podkreślał, że to była dobra robota w trakcie jego kontuzji robiona przez pana. A jeszcze pytanie, które zawsze jak rozmawiam z kimś, kto znał trenera Wójcika, pytam, jakaś anegdota, coś śmiesznego, znaczy myślę, że dużo rzeczy śmiesznych z trenerem Wójcikiem musiało być. Coś panu zapadło w pamięć, co można zdradzić, czy to raczej rzeczy szatni, no, które... No to jest znane raczej, misiu kasa, nie? Czyli co było. Dobra, odejdźmy ze Śląska. Miał pan przygodę w Grecji. I teraz pytanie, czy mnie skaleczył nazwy. Lewadiakos. Lewadiakos, to były greckie wakacje, czy grecka tragedia? Powiem tak, jakaś nauka dla mnie, z tego względu, że zadzwonił do mnie menadżer i powiedział, że jadę tam jest drużyna, ósme miejsce ma, chcą bramkarza do grania i po prostu, że będę tam grał. Pojechałem tam. Trener był zadowolony, wszystko ok, tylko że moje papiery bodajże przyszły w takim momencie, że mecze rozgrywane były sobota, środa, sobota i ja na tych meczach tylko byłem jako kibic. A w tym momencie stała się sytuacja tego typu, że ten bramkarz, który tam wcześniej nie bronił, bo bronił jakiś Bułgar, któremu podziękowano, bo nie byli zadowoleni wtedy, zaczął dobrze bronić. I mecze się kończyły 1-0 dla nas zwycięstwo, 0-0, 1-0 i my nagle walczymy o awans. I w tym momencie trener mnie tam wziął na rozmowę i mówi, no ciężka sytuacja, no nie ma szans, żeby to zmienić, prawda? I mówi, awansujemy, startujesz od zera, czyli startujemy od zera, że mam szansę grać w Ekstralidze, no nie? Przyszedł koniec, awansowaliśmy do Ekstraligi tam greckiej. Rozmowa, bo ja tam miałem na półtora roku podpisany kontrakt. Rozmowa, że zostaje, wszystko jest ok. I nagle po 3 dniach dowiaduje się, dostaje telefon, że od menadżera, że zwolnili trenera i muszę się dogadać o rozwiązaniu umowy, bo nowy trener mnie nie widzi i po prostu muszę pakować się, tak zwane. Pakunek i nie wiem, albo wracam. Tam menadżer mi coś próbował załatwić. Wiem, że było z dwóch klubów, tam greckiej ligi, nie ekstraligi, ale drugiej ligi greckiej było zainteresowanie, tam z Rodos.
No ale nie doszło do skutku i musiałem wrócić do Polski i wróciłem wtedy do Iglopolu Dębica. Ale w międzyczasie miałem dwie propozycje z Heko Czerno i Kujawiaka Wrocławek. Była sytuacja tego typu, że wróciłem z Grecji i pojechałem do Czerna i tam już byłem dogadany. Wracając z Czerna, jeszcze nic nie podpisując w Czernie, dostałem telefon z Wrocławka, kwota dwa razy tyle, co mam w Czernie, przyjeżdżaj na obóz. Pojechałem na obóz do Wrocławka, a Wrocławek wtedy walczył o Ekstraklasę. Pojechałem na obóz, a no wszyscy zadowoleni, już dograne wszystko, finanse tego, wracam do domu i tak jak w Grecji była sytuacja, to tak jak tutaj. Wracam do domu, bo był dzień wolnego, dostaję telefon na drugi dzień, że jednak nie mają pieniędzy na mnie, że po prostu że kończą się rozmowy i po prostu nie będę tam grał. Nie? No i w tym momencie musiałem zostać w Iglopolu Dębica. Tam bodajże zacząłem grać od piątej kolejki czy szóstej, gdzie tam byliśmy na końcu tabeli, a później nagle walczyliśmy o awans do starej trzeciej ligi z Wisłoką Dębica, z lokalnym rywalem, no ale się nie udało. Później jeszcze była przygoda w Stróże, tak? Kolejarz, dobrze? Tak, po Iglopolu poszedłem do kolejarza Stróże, tam byłem bodajże 3 lata. I myślę, że tam bym też dłużej został, ale konflikt z trenerem, który uważał się za mega trenera, obecnie trener Motoru Lublin, Mirosław Hajdo, jako człowiek jest nie w porządku, o tak powiedzmy. Dobra, później mamy Raków Pogoń, więc znaczy Raków nie był chyba wtedy klubem, na pewno nie był w pierwszej lidze, nie? To było... Nie, to była druga liga, tak jak teraz, i trenerem był Leszek Gończyński. No ja też przyszedłem w trakcie rundy, bo to było koniec, ostatni tydzień zgłoszenia do nowego klubu. To był koniec sierpnia. Przyjechałem w poniedziałek, trener po treningu, bo chciał mnie zobaczyć jak wyglądam. Po treningu powiedział, że tak, dogadujemy sprawę tego, szybko jedź, załatwiaj sprawy, przywoź ten, bo już w sobotę grasz mecz, nie? Także no, była też sytuacja tego typu, że tam początek mieli słaby, dlatego trener też przyszedł, bo to był jego drugi mecz. Pierwszy rozegrał i drugi miał być tak jak u mnie pierwszy, trenera drugi. No i zaczęliśmy z zwycięstwem u siebie i później walczyliśmy o awans. Nie udało się, mieliśmy blisko baraże, które tutaj właśnie Ślęza-Gawin. Wtedy się połączył Gawin te meble. Połączyli się ze Ślęzą Wrocław i myśmy z nimi o baraże walczyli i graliśmy z Nielbą Wągrowiec w Częstochowie i sędzia w 20 minucie wyrzucił nam dwóch zawodników. Pewnie. I my po prostu przez ten prowadziliśmy nawet w tym meczu, no ale w 9 praktycznie cały mecz, no bo w 20 minucie no to jest dużo do końca. Zremisowaliśmy 1-1 i tym remisem pogrzebaliśmy sobie szansę nawet na Marałę, także to była taka sytuacja. I później była Pogoń, to jeden z najlepszych klubów, w jakich pan grał, czy...? Powiem tak, to był najlepiej... Zgadza się, to był najlepszy klub, w którym grałem pod względem tak, organizacyjnym, pod względem finansowym, pod względem obiektów, pod względem sprzętowym, no wszystko było... Można powiedzieć, gdyby nie ten stary stadion, który teraz już będzie nowy, to tak wszystko było naprawdę poukładane, wszystko było fajnie. Nie? Także kibice w ogóle, wszystko, otoczka, naprawdę najlepszy, jeden z najlepszych klubów, w jakim grałem. Pod względem organizacyjnym oczywiście, bo były lepsze pod względem drużynowym, tak? To... Ale nie organizacyjnym. No okej. Okay. Później wiem, że po karierze wyjechał pan do Anglii. No i pytanie, czy w Anglii utrzymywał pan formę grając w tej słynnej Sunday League? I jeżeli tak, to dodatkowe pytanie, czy w Sunday League są naprawdę takie przekomiczne zagrania, jakie można oglądać w internecie?
Co? To jest prawda. Miałem okazję grać tam w jednej drużynie na początku. No ale tam krótko grałem, pół roku. I odszedłem, ale później grałem w tak zwanej lidze Old Boy plus 35. I miałem okazję grać w tej lidze, co grał Stylian Petrov. Były zawodnik Aston Villa, Celticu, Glasgow. W tym momencie on miał tą chorobę białaczkę, także ruszał się, stał sobie w kole. Jak dostawał piłkę, to rzucał prawa, lewa, na boki, stałe fragmenty i miło było patrzeć, no nie? Mimo, że miał brzuszek troszeczkę, ale to mu, na tą ligę to mu wystarczało, no. A co do tych kabaretów Sunday Ligi, to zgadza się, są takie, a powiem, że troszkę można było też humoru mieć przez to. Także... Widział pan coś z tych słynnych zagrań na żywo, czy raczej się omijało? Miałem okazję widzieć, także... Także, no ja bardziej do tego podchodziłem już relaksacyjnie, żeby po prostu brzucha nie dostać. To sobie jechałem w niedzielę na mecz relaksacyjnie, później był grill, piwko. Także, no, tak, fajna atmosfera była. Czyli jak to w Anglii. A, dobra, a tak już... Po całej pana karierze, to tak z perspektywy tych kilku lat już po tym graniu zawodowym, można było coś więcej osiągnąć, czy wycisnął pan absolutnie maks ze swoich możliwości i z talentu, i z możliwości, jakie w danym momencie akurat były? Powiem tak, jak zaczynałem swoją przygodę z piłką, grając w juniorach, to zawsze mi mówili, kto mi nie ten, to że ja nigdy nie zagram w Ekstraklasie. Nigdy nie zagram. A ja byłem taki, kurczę, robota, tylko nie wiem, czy ja miałem talent. Myślę, że byłem pracusiem. Pracusiem byłem takim, że ja zostawałem po treningach. No i tą pracą wypracowałem sobie, że jednak zagrałem w Ekstraklasie, mając 18 lat. Bo ja w juniorach bodajże zagrałem mało meczy. Może z 10 meczy zagrałem w juniorach. Nie. Ale stworzyła się sytuacja tego typu, że mieliśmy turniej na hali Iglopolu halowy i pierwsza drużyna nagle nie ma bramkarza na trening. No i przychodzi do mnie dyrektor klubu tam Iglopolu i czy ja mogę przyjść na trening. Tam zapytał trenera juniorów, trener się zgodził, bo ja wtedy nawet nie broniłem w tym turnieju. No i poszedłem i trener pierwszej drużyny Iglopolu ekstraklasowej, tak jak teraz patrząc, bo to dawna pierwsza liga, był zachwycony moim i mówi, ty musisz zostać. No i tak się potoczyła moja przygoda. I po czterech miesiącach zadebiutowałem w ekstraklasie. Ładnie poszło. A tak odnośnie ekstraklasy, już przejdźmy do czasów dzisiejszych. Patrząc z perspektywy tych 16 drużyn, które mamy w ekstraklasie i tych powiedzmy 16 podstawowych bramkarzy, widzi pan w kimś kogoś takiego, albo inaczej, kogo jakby pan ich sklasyfikował, taki, nie wiem, powiedzmy tak z pięciu, da się pięciu pewnie najlepszych bramkarzy w polskiej lidze, nie wiem, na przestrzeni zeszłego i obecnego sezonu, chociaż o obecnym to ciężko mówić. W tamtym sezonie Słowacy rządzili. Myślę, że Kuciak, Plach, ten z Górnika Zabrze, bramkarz Chudy. Także uważam, że Słowacy, bo tak polskiego bramkarza, żebym Majecki, no ale Majecki, powiem tak szczerze, okej, ma talent chłopak i dobrze trafił do Legii, tak, bo Legia ma to do siebie, że trener Dofań wie jak kiedy wprowadzić tego młodego bramkarza do drużyny. I ma łatwiej, bo młody bramkarz w Legii ma z tego względu łatwiej, że tam ma mało strzałów. I po prostu, no wiadomo, no to jest ekstraklasa, że niekiedy się zdarzają, no nie? I łatwiej młodemu bramkarzowi wyskoczyć do zagranicznego klubu z Legii. Mamy przykłady, dużo przykładów z Legii.
ilu bramkarzy młodych w tym czasie wyskoczyło. Artur Boruc, Wojtek Kowalewski, Fabiański, no mówię, no teraz Majecki, prawda? Także no uważam, że w takim klubie jak Legia łatwiej wypromować się młodemu bramkarzowi, jeżeli nie popełnia błędów, tak? Bo wiadomo, że u nas jest zasada tego typu, że u nas nie ma stałych bramkarzy w lidze, z tego co ja widzę, że jak bramkarz popełnia błędy, to od razu jest kasowany. No, jeden, dwa błędy popełni i już jest kasowany, już broni nowy. Patrzmy na ligę angielską. Bramkarz popełnia jeden, drugi, trzeci błąd, broni dalej. Wiadomo, że jeżeli to jest ciągłość, no to wtedy zmieniają. Ale dają dużo szansy, dużo po prostu... miałem okazję być na meczach, oglądać mecze ligi angielskiej na żywo, także no, mówię, no tam jest jakieś więcej zaufania dają po prostu bramkarzom, o tak powiedzmy. No a tak odnośnie tej ligi angielskiej, to też coś tam widziałem na żywo i fajna jest reakcja trybun, nie? Nawet na głupi ślizg, jak ci ludzie reagują żywiołowo na to wszystko, zupełnie inaczej niż u nas. Tak. A ja miałem jeszcze taką okazję być na meczu Artura Boruca, jak grał w Southampton na Aston Villa. I co jego jakaś interwencja, to zawsze jakaś piosenka była na jego cześć, nie? Tak samo było teraz, rok temu byłem na sparingach przedsezonowych w sierpniu na dwóch. W jednym bronił Artur Boruc, w drugiej połowie wszedł. Ja siedziałem akurat na tej trybunie, co byli ci kibice i do tej bramki akurat wchodził. Bodajże 10 minut śpiewali o nim piosenkę. Także jak biegając do bramki, on im klaskał, a oni mu śpiewali. 10 minut, no myślę, że nie przesadzę, jak to było 10 minut, nie? Piosenki. To ja byłem na akurat... Taki ma szacun w Bournemouth. No, no myślę, i tak samo w Southampton. Gdzie nie grał, tam chyba jest szanowany, bo potrafił się raz, że tym kibicom jakoś przypodobać. Tak. Nie tylko grom, ale też jakby stylem bycia. Też. No ale Artur Boruc z kolei jest teraz tym problemem i trochę zaprzeczeniem teorii sprzed chwili, że Legia łatwo sprzedaje młodych bramkarzy. No przez najbliższy sezon na pewno młodego nie wypromuje. Myślę, że to będzie sytuacja tego typu, że tam jest dwóch młodych bramkarzy, Muzyk i jeszcze jeden. Nie mówię o Cieżniaku, bo... Jest ten, co w Radomiaku bronił. Tak, jest drugi nazwiska. Właśnie, tak. I to chodzi o to właśnie, że dlatego podpisali z nim na rok, że po roku ponownie myślę, że młody trener Dohań da szansę młodemu bramkarzowi. Czyli sytuacja win-win dla Legii. Tak, bo to byłby za szybki przeskok, prawda? Z pierwszej, tamten Muzyk, no, narzekali, bo czytałem te relacje tam, że on coś tam zawalał, że to... Dajmy mu szansę, no więcej. Nie, że w dwóch meczach on, kurde, nie wiem, niepewnie wyjdzie do wrzutki, czy do dośrodkowania, czy tam źle zagra nogą. Dajmy mu zaufanie, tak jak Majeckiemu, tak? No, każdy na nie musi pewnie zapracować. Ale uważam, że będą mieli przy kim się uczyć i podglądy, bo miałem okazję oglądać Artura na treningu w Bournemouth przez szparę, ale miałem okazję. To naprawdę skorzystają ci młodzi bramkarze i przez ten rok na pewno podciągną swoje umiejętności na wyższy poziom. A niewątpliwie. A tak już opuszczając Polskę, patrząc globalnie na temat, najlepszy bramkarz świata po tych finałach Ligi Mistrzów, Manuel Neuer czy ktoś inny? Ter Stegen. Jednak? Mimo, że Barcelona przegrała, to dalej stawiam na Ter Stegena. Nie mówiąc, że Neuer był słaby, no nie? Bo Neuer wybronił Ligę Mistrzów dla Bayernu, także moim zdaniem. Finał to był mecz Neuera i dla mnie to był numer jeden tego meczu. Także mówię, dla mnie najlepszy bramkarz obecnie jest Ter Stegen, Alisson, Neuer, numer 3. No okej, okay, dobra, zgodzę się, znaczy zgodzę się, ja akurat jestem fanem Neuera. To nie będę obiektywny przy tym, ale rozumiem. A jak pan zaczynał swoją grę? To też musiał być ktoś idol, ktoś kto
był wzorem do naśladowania, czy też w trakcie kariery, to kto by to, nie kto by to był, tylko kto to był? Aleksander Kłak. Na te czasy miałem okazję, na początku nie miałem z nim okazji trenować, bo miał kontuzję barku, ale później przygotowując się do olimpiady, miałem okazję z nim trenować, dużo korzystałem, dużo mi podpowiadał. Także no zawsze jak grałem w Podkarpaciu w trampkarzach, to zawsze chodziłem na jego treningi. Zawsze podpatrywałem, zawsze no, ten trener bramkarzy to już mnie znał, no nie? Bo jak ja sobie siadałem zawsze za bramką, jak piłki on przestrzeliwał za ten, no to mu zawsze podawałem, nie? To już mnie znał, nie? Także a najlepsze jest to, że później był moim trenerem bramkarzy. Także mówię, no w tym momencie to był Aleksander Kłak i naprawdę dużo skorzystałem, bo to był reprezentant Polski, młodzieżowy olimpijczyk, srebro na olimpiadzie zdobyte w Barcelonie, także naprawdę miałem okazję trenować zresztą z super nazwiskami, Sławomir Majak, Janusz Kaczówka, Ekstraklasa, później Leszek Pisz, Jacek Zieliński, który jest dyrektorem teraz Legii Warszawa Akademii, były zawodnik Legii, przeszedł wtedy do Legii Warszawa, był transfer. Także z kilkoma nazwiskami, Janusz Świerad, drugi trener Stali Mielec teraz, która awansowała, już nie jest trenerem drugim Stali Mielec, bo go zwolnili. Ale no, były takie fajne nazwiska. Także naprawdę można było też podpatrywać tych zawodników starszych. Arek Kłak jest osobą zapomnianą w Polsce, mimo wszystko gdzieś zszedł ze sceny w tak trochę dziwnych okolicznościach. Wyjechał za granicę i po prostu grał po tych niższych ligach zagranicznych. Nie grał w jakimś topowym klubie, nie? Dlatego tylko Antwerpia, no nie? Taki znany klub, który później de Graafschaft, Liga Holenderska, także, no ale nikt się tym nie interesował, prawda, w Polsce, no tak, bo nie było transmisji, nie wiedzieliśmy, nie, jak on tam wyglądał, także. Jasne, no tak. Ale miałem okazję być u niego w Belgii, w Antwerpii, no, także teraz jeździ tym autobusem, jest kierowcą, ale w międzyczasie prowadzi swoją szkółkę w Antwerpii, w klubie jest trenerem bramkarzy tych młodych, także dalej. Dalej szkoli bramkarzy. To dobrze, że się nie marnuje. No dobra, odnośnie szkolenia bramkarzy. Pan też ma swoją szkołę. I teraz takie pytanie, tak trochę reklama będzie. Pytanie, skąd taki pomysł, jak to idzie? Jak pan się, nie wiem, reklamuje na mieście, czy też nie? Czy ludzie sami do pana zagadują, bo znają nazwisko, kojarzą z ligi? Jak to wygląda? Jak w ogóle działa, nie wiem, działa cała promocja i cała szkółka? Powiem tak, no, szkółka będzie, tutaj jest w Wiśni Małej, jest sytuacja tego typu, że ja tu też gram, to jest B-klasa, a gram za to, że mogę trenować tutaj kiedy chcę, o której porze, nawet mogę wieczorem, bo są lampy, także... Są. Także i będą, będzie więcej. Także, a jak się reklamowałem? Na Facebooku się reklamowałem. Także puściłem takie, najpierw powiem tak szczerze, że miałem okazję tutaj pracować w Centrum Szkolenia Bramkarzy. Tak zaczynałem. Ale później stwierdziłem, że najlepiej pracować na swoje nazwisko. I po prostu zrezygnowałem z Centrum Szkolenia Bramkarzy, gdzie po prostu może to Centrum Szkolenia Bramkarzy mi troszeczkę też ułatwiło, że ktoś o mnie usłyszał, że ja zacząłem pracować jako trener. Także to też miało jakiś tam, myślę, wpływ. Rozumiem. I reklamy. Okej. A jakie plany na przyszłość? Moje plany na przyszłość są takie, że planuję cały czas trenować młodych bramkarzy. Na tą chwilę. Nie wykluczam, że może jak się nadarzy jakaś propozycja, że w
seniorach. Mogę w jakiejś dużej, nie wiem, druga liga, pierwsza czy ekstraklasa. Nie wykluczam tego. Ale na razie mój cel jedyny jest taki, żeby szkolić młodych bramkarzy i wyszkolić jakiegoś bramkarza, który strzelam, trafi do jakiejś akademii, nie wiem, Śląska Wrocław, jakiejś Pogoni Szczecin ekstraklasowej. Bo powiem tak, nie wybiegam w przyszłość taką głęboką, że chcę wyszkolić bramkarza, że będzie grał w Liverpoolu, czy w tym, nie wiem, Aston Villa, czy Bournemouth, czy no Liga Angielska chodzi konkretnie. Jeden mój wychowanek, którym miałem okazję pracować w Anglii, w polskiej szkółce, który mnie ostatnio odwiedził też tutaj we Wrocławiu, bo jego rodzice pochodzą z Wrocławia. Jest w akademii West Brom Albion i radzi sobie dobrze. Trenerzy, z tego co wiem, co rozmawiałem z rodzicami, są bardzo z niego zadowoleni, także ma szansę wskoczyć na wyższy level. Jak mówię, jak sobie to poukłada w głowie, to będzie miał szansę, bo ma dużą. Już jest w tej akademii, tak? A z Polski wyjechać do akademii, to myślę, że mało jest takich sytuacji, bo trzeba mieć menadżera dobrego, który po prostu będzie działał na rynku angielskim. Chociaż w tej chwili jest taka sytuacja, że dużo młodych polskich bramkarzy wyjeżdża, Liverpool szczególnie, bo z tego co wiem, to jest tam trener bramkarzy pierwszej drużyny Liverpoolu, który tu przyjeżdża na szkolenia do pana Miłosza Głodocha. Przyjeżdża na szkolenia takie dla trenerów. No i między innymi podejrzewam, że to między nimi jest jakiś kontakt. On ogląda wideo, który jest tam. Przysyłani są trenerzy z Liverpoolu, obserwujący mecze czy tam treningi. Także to jest jakieś tam też ułatwienie, prawda? Jeżeli ktoś organizuje takie konferencje dla trenerów, to mu łatwiej później bramkarza polecić młodego ze szkółki, tak? Ja, jasne. Dobra, z mojej strony wszystko. Bardzo dziękuję za poświęcony czas. Nie wiem, czy chce pan coś pozdrowić, jak nie. Pozdrawiam Tomka. Dziękuję. W jego imieniu.